Otwieram 34. sesję Rady Miasta Gorznica. Informuję, że sesja została zwołana prawidłowo. W sesji uczestniczy 15 radnych na stan 15, co stanowi kworum, przy którym może obradować Rada Miasta. Witam osoby zaproszone, pana burmistrza Krzysztofa Jarosza, pana sekretarza Romana Nowaka, panią radcę prawną Halinę Miszczuk i panią skarbnik Jadwigę Nowak. Witam wszystkich państwa radnych i witam mieszkankę naszego miasta. Informuję, że system do głosowania działa poprawnie, zatem głosowania będą się odbywały przy pomocy tabletów. Informuję także, że obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja obrad jest dostępna w internecie. Natomiast nagrania z sesji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gorznicy. Uczestnicząc w dzisiejszej sesji Rady Gminy wyrażacie państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych. Punkt pierwszy, przyjęcie porządku obrad. Wszyscy radni otrzymali zawiadomienie z porządkiem obrad i projektami uchwał. Czy są inne jeszcze propozycje? Proszę, pan burmistrz. W związku z tym, że w dniu dzisiejszym no, wynikła rozmowa czy dyskusja z panią Grażyną Górną, która chciała przedstawić swoje stanowisko odnośnie także i tych spraw, które poruszamy tutaj w tej uchwale dotyczącej finansowania kwestii pomocy mieszkańcom Ukrainy. Mam propozycję, aby w związku z tym, że pani Grażyna chce zabrać głos, aby wpisać punkt piąty, wolne wnioski czy dyskusja. Wprawdzie na ten temat można byłoby też podyskutować w momencie, kiedy będziemy rozmawiać o uchwale budżetowej. Natomiast no, myślę, że w tej sytuacji nie byłoby chyba błędem, gdybyśmy jednak dopuścili, aby w porządku obrad znalazł się punkt piąty, wolne wnioski. No i w związku z tym uprzejmie proszę o dopisanie do porządku obrad tego punktu, czyli piątego. Wolne wnioski. Tak, punkt piąty. Dobrze, proszę państwa, przegłosujemy, tak? Przegłosujemy tą zmianę. Kto jest za przyjęciem? Proszę. No, zaraz, za momencik pan wprowadzi, pan Adrian. Już myślałam, że nasi. Bo jeszcze nie, pan Adrian musi wpisać sprawy różne, wolne wnioski czy sprawy różne. Mhm. 15 za. Stwierdzam przyjęcie tej zmiany. Odczytam porządek obrad. Punkt pierwszy, przyjęcie porządku obrad. Punkt drugi, uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Gorznica na lata 2022-2038. Punkt trzeci, uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Gorznica na 2022 rok. Punkt czwarty, uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności nieruchomości Skarbu Państwa. I punkt piąty, wolne wnioski.
przystępuje do realizacji punktu drugiego. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Gorznica na lata 2022-2038. Wszyscy radni otrzymali projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Gorznica na lata 2022-2038. Poproszę panią Marzenę Maciejewską, przewodniczącą komisji, o odczytanie opinii komisji. Komisja Statutowa i Budżetu Rady Miasta pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Gorznica na lata 2022-2038. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Jest jedna osoba. Ja nie widzę znowu. Zamknij okno. Proszę, radna Śmigiera. Teraz jest. Ja tu się chciałam odnieść do uzasadnienia. Na podstawie artykułu 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa i tak dalej. Punkt A. Dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego i tak dalej. O co mi chodzi? A mianowicie ja myślałam, że no ta uchwała będzie uchwałą, która będzie pomagała tym, którzy wspierają tych ludzi, będzie pomagała tym, którzy decydują się na jakikolwiek pomoc ludziom, którzy zostali dotknięci tą trwogą. No a tu się dowiaduję, że ci ludzie jeszcze mają dodatkowo płacić. Tym bardziej, że ja rozumiem te rodziny, które są w pełne, gdzie dojechali do swoich współmałżonków, na przykład żony z dziećmi czy partnerki z dziećmi. Rozumiem to, że pracują te rodziny, więc wynajmują mieszkania, czy im ktoś wynajmuje mieszkania. Wtedy są w stanie sobie zapłacić. Natomiast trudno tu wziąć również tych ludzi, którzy z dobrego serca udostępnili swój kawałek konta, którzy karmią tych ludzi, którzy są w szoku, bo no, tak się zdarza, że znam osobiście dwie rodziny, gdzie mamy absolutnie nie mogą iść do pracy, chociażby dlatego, że dzieci non-stop płaczą. To są ludzie po traumach, to są ludzie po przejściach, to są ludzie, którzy boją się nawet jakiegoś głośniejszego stuku. I ja myślę, że tu trzeba się pochylić nad tymi ludźmi, którzy chcą pomagać tym ludziom i my też musimy im pomóc. Chociażby ja, przygotowując się do tej sesji, zaczęłam dowiadywać się, jak to robią inni. I zadzwoniłam nawet do Warszawy, do miejscowości, które wokół Warszawy przyjmują uchodźców. Okazuje się, że czy burmistrzowie, czy wójtowie, jak nie pomagają, to też nie przeszkadzają. To znaczy, że tam, gdzie nie pracują ludzie, tam, gdzie są tylko ci ludzie po to, żeby przeczekać tą pożogę, tam nie są obciążani ludzie dodatkowymi jakimiś opłatami, a wręcz przeciwnie, są jeszcze jakieś uruchomiane plany wsparcia tych ludzi. No u nas Gorznica jest raz, że trochę i biedna, i mała, i na przykład no, wsparcie nie jest takie, jakbyśmy sobie życzyli, żeby ci ludzie dostawali jedzenie i tak dalej. Natomiast ci, którzy przyjęli ich pod dach, mają to na uwadze, że trzeba im dać jeść. Tak jak ja się przepraszam, że się na pani przykład powołam. Pani Grażyna, nie wiem ile ma, 5 czy 6 osób. I ona musi im dać jeść. Dwoje dzieci chorych, z którymi jeździ do lekarza, za które płaci leki. Do lekarza teraz jutro ma jechać i zapłaci też wizytę, bo ci ludzie nie mają po prostu pieniędzy. Więc panie burmistrzu, uważam, że powinniśmy się tu pochylić nad tym i zrobić troszeczkę takie rozeznanie. Może to będzie z więcej pracy, ale zrobić rozeznanie, kto może płacić, a komu. No może my się nie wzbogacimy, że za 2, 3 czy nie wiem, za pół roku będziemy tych ludzi obciążać. To jest dla Urzędu Miasta nie za duży dochód,
Ja bardzo przepraszam, ale w tej chwili to nie jest ta uchwała odnośnie zmiany budżetowej, tylko jest WPF-u. Ja chciałam poprosić właśnie w tym następnym punkcie, jeżeli będzie zmiana uchwały, chciałam poprosić najpierw panią skarbnik, żeby pani skarbnik powiedziała, co zmieniamy, proszę, czego dotyczą te zmiany. Może najpierw, proszę, a może najpierw... Tak, najpierw mamy WPF, no, a później ten trzeci punkt, który będzie, zmiana uchwały budżetowej, to najpierw, to najpierw może pani skarbnik już w tym trzecim w zmianie uchwały budżetowej może nam powie później, ale to później, bo w tej chwili mamy WPF. No więc jeżeli chodzi o WPF, to... Przepraszam, ja się ustosunkowuję do sprawy. To jest połączone, bo czy na 2022, czy na ten czas 2022-38, dobrze. To jest sprawa dotyczy... Dobrze, ja wiem, bo to jest połączone. Ja bym poprosiła może panią skarbnik, żeby pani skarbnik powiedziała, na czym polegają te zmiany. Proszę. Ja domyślam się, o czym zamierza mówić pani radna Śmigiera i w związku z tym zaproponowałem wprowadzenie punktu porządku obrad, który no, będzie temu mógł być poświęcony, dlatego że jeżeli nic innego się nie pojawiło poza tymi pomysłami, które ja znam, no to żadna z tych uchwał nie ma związku bezpośredniego z tą sprawą, dlatego że przy WPF-ie mówimy o dodatkowych uprawnieniach dla burmistrza do przesuwania pomiędzy między działami, właśnie ze względu na to, aby móc elastycznie zarządzać tymi środkami i funduszami, które na ten cel otrzymaliśmy, żeby nie zwoływać sesji, tak. Z rządu, żeby nie za każdym razem zwoływać sesję. Druga uchwała dotyczy wprowadzenia tych środków, które są adresowane i bezpośrednio dedykowane osobom, które pomagają, ale tylko w tym zakresie, który jest określony ustawą, więc to, o czym mamy dyskutować jeszcze, jak rozumiem, w ogóle nie ma związku z tą uchwałą. Drugą również. Dopiero w punkcie kolejnym, właściwie w zasadzie ostatnim, proponuję właśnie dyskusję, bo rozumiem, że wtedy będziemy rozmawiać na temat tych pomysłów, które tak mają być przedstawione i które, co do których państwo mogą się wypowiedzieć. Więc ja sugeruję jednak, żebyśmy trzymali się porządku obrad, dlatego że ta dyskusja, jeżeli nic innego, tutaj państwo nie chcą zmienić, przesunięć kwot, zmienić czy czegoś podobnego, no to nie jest ten moment, to nie w tym momencie. Teraz przyjmujemy do budżetu tylko środki, znaczy po WPF-ie, w kolejnym punkcie przyjmujemy do budżetu te środki, które rząd konkretnie dedykował na konkretne cele i dopiero na końcu będzie ten moment na dyskusję. Tak. Dlatego sugeruję, żeby właśnie w takiej kolejności. Bardzo proszę. No więc jesteśmy przy uchwale w sprawie WPF-u na lata 2022-2038. Czy są jeszcze pytania do WPF-u? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Poddaję pod głosowanie. Proszę o zaakceptowanie odpowiedniej opcji głosowania na tablecie. za, 1 głos wstrzymujący. Stwierdzam przyjęcie projektu uchwały. Punkt trzeci, uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Goznica na 2022 rok. Wszyscy radni otrzymali projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Goznica na 2022 rok. Poproszę panią Marzenę Maciejską o czytanie opinii komisji. Komisja Statutowa i Budżetu Rady Miasta pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Goznica na 2022 rok. Dziękuję. Poproszę panią skarbnik o wprowadzenie do tematu. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, kontynuując w zasadzie tę dyskusję, która rozpoczęła się przy wieloletniej prognozie finansowej, faktycznie zmiany zarówno w WPF-ie, jak i zmiany w uchwale budżetowej mają na celu po pierwsze zmianę części normatywnej uchwały budżetowej, czyli wprowadzenia upoważnienia przede wszystkim, na którym nam zależy, jeżeli chodzi o udzielanie elastycznej i szybkiej pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Taką możliwość prawną dała
ustawa, my ją już w skrócie nazywamy specustawa, pomagająca właśnie, umożliwiająca udzielanie pomocy finansowej obywatelom Ukrainy i osobom, które udzielają właśnie pomocy obywatelom Ukrainy. I aby można było w sposób szybki, sprawny udzielać tej pomocy, a przede wszystkim udzielać środków finansowych, które są wprost w ustawie tej specjalnej opisane, ustawodawca dał taką możliwość, aby nie zwoływać z dużą częstotliwością sesji rady, dał taką możliwość wprowadzenia upoważnienia dla burmistrza do dokonywania zmian w budżecie w zakresie zmiany dochodów i wydatków, w tym do zmiany wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, ale tak jak mówię, dotyczy to tylko i wyłącznie pomocy obywatelom Ukrainy, ta kompetencja, jak również do dokonywania zmian w planie wydatków związanych z prowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych. I należy pamiętać, że zmiany te nie mogą pogorszyć wyniku finansowego, czyli nie może być zachwiana równowaga finansowa. I te kompetencje, jeżeli Wysoka Rada przypisze panu burmistrzowi, to będzie mógł, tak jak dokonuje zmian w budżecie w związku z dotacjami z budżetu państwa, dokonywać tych zmian w ramach zarządzenia burmistrza, zwiększając plan finansowy jednostkom odpowiedzialnym za realizację tych zadań. Czyli ośrodek pomocy społecznej, urząd miejski, w przyszłości szkoła, to jak na razie gmina realizuje w takich czterech obszarach tę pomoc udziela, czyli udziela jednorazowej pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 300 zł, udziela bezpłatnego żywienia i dzieci i młodzieży, to też realizuje ośrodek pomocy społecznej. Urząd Miejski natomiast realizuje wydatki, będzie realizował wydatki w zakresie wypłaty świadczeń dla osób udzielających wyżywienia i zakwaterowania, 40 zł dziennie, jak również też realizuje zadania z zakresu wyrabiania numeru PESEL i bezpłatnej fotografii. To są zadania, które są realizowane z tak zwanego dedykowanego Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Są to środki, które są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy gminy i gmina z tych środków w ramach planu finansowego przekazuje odpowiednim jednostkom, a te przekazują świadczeniobiorcom. Kolejną część normatywną, którą chcemy zmienić, to jest wpisanie kolejnego zadania, które gmina będzie realizować na podstawie podpisanego porozumienia z Ministerstwem Edukacji, a dotyczyć ma realizacji nowego programu przedsięwzięcia Poznaj Polskę. Z tego programu będą korzystać dzieci uczące się w gminie Goznica, będą wyjeżdżać na wycieczki. Koszt tego zadania jest wyższy niż 40 tysięcy, ale 40 tysięcy daje ministerstwo. Pozostałą część kwoty będą jako wkład własny finansowy będą pokrywać rodzice w ramach darowizny przekazywanej na rzecz gminy. Wartość tego zadania to jest kwota 73 860 zł. Burmistrz, aby móc sprawnie już realizować zadanie związane z pomocą obywatelom Ukrainy, 31 sierpnia uruchomił rezerwę ogólną, aby można było wypłacać pierwsze świadczenia dla obywateli. Dlatego też tą uchwałą chcielibyśmy, aby ta rezerwa ogólna, która została rozwiązana 31 sierpnia, została jakby odbudowana poprzez zwiększenie planu wydatków. W ten sposób pan burmistrz będzie mógł dysponować tą rezerwą jakby odtworzoną na inne zadania, które mogą powstać w taki sposób niezaplanowany, nieprzewidziany. W zasadzie z mojej strony to wszystko, chyba że państwo mają jeszcze pytania. Dziękuję. Czy są pytania? Ja mam pytanie, tylko nie mogę. Już jest. Proszę, radna Śmigiera. Uważam, że powinniśmy jako radni śledzić to, co się dzieje, chociażby nawet i z finansami. Tym bardziej, że no, sytuacje są różne, sytuacja jest dynamiczna, zmienia się, że powinniśmy to śledzić i powinniśmy być informowani, jakie są przesunięcia, zmiany
wydatki i tak dalej. Ale jesteśmy informowani przecież. No i ja bym chciała, żeby to było omawiane też. Dziękuję. Możemy się spotykać co tydzień na sesji nadzwyczajnej. Jak jest taka potrzeba? To nie jest dla mnie wygoda, proszę Państwa. To nie jest dla mnie wygoda, jeżeli Pani Przewodnicząca pozwoli, jeżeli Państwo mają takie życzenie, nie ma żadnego problemu, żeby się spotykać wtedy, kiedy będzie taka potrzeba. Jeżeli trzeba będzie co drugi dzień, no to co drugi dzień. Jeżeli będzie trzeba raz w tygodniu, no to, to raz w tygodniu. To nie jest dla mnie instrument, który ja go koniecznie potrzebuję. Ja powiedziałam swoje zdanie, dziękuję. Pani skarbnik również. Jeżeli to Państwo decydują, my przedkładamy taką propozycję, żeby usprawnić pomoc, usprawnić pracę. Jeżeli Państwo uważają, że trzeba się spotykać przy każdym przesunięciu, no to my jesteśmy do dyspozycji. Dobrze, czy są jeszcze może pytania? Jeszcze nie. Nie widzę. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Goznica na 2022 rok. Poddaję pod głosowanie. Tak, już teraz. 14 za, jeden radny się wstrzymał. Stwierdzam przyjęcie projektu uchwały. Punkt 4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności nieruchomości Skarbu Państwa. Wszyscy radni otrzymali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności nieruchomości Skarbu Państwa. Poproszę panią Zofię Przerwa o odczytanie opinii komisji. Komisja Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Goznica pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności nieruchomości Skarbu Państwa. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy są pytania? Proszę, radna Śmigiera. Ja się chciałam spytać, żeby pan doprecyzował, jaka to jest część. Czy to jest tylko ta droga, czy też cała ta powierzchnia, która tam jest? Tylko droga, tak? Droga. Droga. Która jest do zrobienia. Czy są jeszcze pytania? Nie widzę. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności nieruchomości Skarbu Państwa. Proszę o zaakceptowanie odpowiedniej opcji głosowania na tablecie. Czternaście za. Jeden wstrzymujący głos. Stwierdzam przyjęcie projektu uchwały. Punkt 5. Wolne wnioski. Proszę panią Grażynę Górną. Ja dostałam dzisiaj taką wiadomość, że powiększyła mi się rodzina i w związku z tym muszę ponieść koszty opłaty za śmieci za Ukraińców, których przyjęłam pod swój dach. No i chciałabym, drodzy radni, pani burmistrzu, wszyscy jak to jesteście, żebyście tak otworzyli serce i tak po ludzku dotarli do tego wszystkiego. Ja im mam powiedzieć teraz, że Polska was przyjęła, wasze śmieci to są wasze śmieci. Nie powiem im tego. Nie powiem. Z ludzkiej przyzwoitości. Nie powiem im tego. To teraz będziemy im wypowiadać, że my im daliśmy, przygarnęliśmy kromkę chleba, jakieś rzeczy z opieki społecznej, w szkole dostali obiad i co? Oni ten, przy tym obiedzie, te troje dzieci dostając obiad w szkole, cały dzień mają żyć przy tym, z tym obiadem. Dzieci dwuletnie nie dostaje obiadu. Czy została trójka, dostaje obiad. Co ja mam im powiedzieć? Drodzy radni, poradźcie mi, co ja mam zrobić i powiedzieć. Bo ja nie umiem tego po ludzku tak przekazać. Nie umiem. A może jako radni
dostaje się jakieś takie środki, których ja jeszcze nie dostałam, a ta rodzina jest u mnie od 8 marca, nie upadłam finansowo i nie upadnę. Nawet jak nie dostanę od was tych środków, to ja sobie poradzę, ale teraz to może jako radni znajdziecie jakiś lokal. Ja chętnie przekażę te środki. Lokal dla tej rodziny. Co ja mam im powiedzieć, że oni precz jedźcie na Ukrainę, bo spotkaliśmy się z rzeczywistością. Ja i wy. No proszę mi pomóc albo doradzić, co mam zrobić z tą rodziną. Do Putina ich wyślę. Jedźcie tam. No może macie tu lokale, macie jakieś rozwiązanie, proszę bardzo. Ja rzekam się tych środków, ja będę im odwiedzać ich, bo one są już u mnie miesiąc. Dziecko ciąga mnie za rączkę te małe, ja go biorę na rączkę, przytulam. Tak po ludzku, tak po ludzku. I też bym prosiła, drodzy radni, jako wizytówka miasta, moglibyście coś zrobić? Moglibyście, by była piękna wizytówka, no ale w tej chwili, jak ja im przekażę, to ta wizytówka pójdzie na Ukrainę. No to pójdzie w świat. A jak długo tak to będzie, to raczej przekażę. Czemu nie? Czemu nie? Proszę, pan burmistrz. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, ja się powtórzę, pani Grażyna to już dzisiaj słyszała ode mnie, ale państwo nie, w związku z tym ja się tutaj powtórzę i przedstawię swoje stanowisko, moją opinię. Oczywiście decyzja będzie należeć do państwa, natomiast ja przedstawię swoją opinię. Ja uważam, że jak najbardziej Ukraińcom, którzy uciekają od wojny, ta pomoc jest potrzebna. To tutaj nikt nie dyskutuje. Na ten temat nie ma chyba teraz przynajmniej, w tej początkowej fazie tej pomocy nie ma chyba negatywnych opinii, które by mówiły o tym, że nie, że tej pomocy udzielać nie będziemy. Natomiast ja uważam, że ta pomoc taka, powiedzmy, nieadresowana, niecelowana, ona była potrzebna w tych pierwszych tygodniach czy w pierwszym miesiącu po przekroczeniu granicy, kiedy osoby, które uciekały często z jedną reklamówką z Ukrainy, po prostu nie miały tutaj niczego. Mieliśmy wtedy tą pomoc taką kompleksową, tak? Ta pomoc była adresowana przez wiele organizacji pozarządowych, przez wielu wolontariuszy, przez dużą część gmin, szczególnie ze ściany wschodniej, przez koleje państwowe, przez Intercity, choćby w formie takiej, że przez pewien czas nieodpłatne bilety do podróżowania po całej Polsce przysługiwały obywatelom Ukrainy, którzy uciekali. Rozumiem, że taka była wtedy potrzeba, taka była wola i to było logiczne, bo ci ludzie dopiero trafili do nas. Oni tutaj często nie mieli nikogo, nie mieli rodziny, uciekali po prostu do obcego kraju. Natomiast no, założenia generalnie tej pomocy, którą, jak ja rozumiem, tej, którą koordynuje państwo, tej, której udzielają gminy, jest takie, że obywatele Ukrainy otrzymali te same prawa i te same obowiązki, co obywatele polscy. Mają prawo do bezpłatnego leczenia, mają prawo do podejmowania pracy bez ograniczeń, mają prawo do świadczeń socjalnych, do 500+, do 300+, mają przez ten okres dwóch miesięcy także pomoc adresowaną bezpośrednio do osób, które przyjęły z dobroci serca te osoby, które tej pomocy potrzebowały. Przyjęły je po to, by nie trafiły takie osoby do dużych hal, w których no, nie ma warunków odpowiednich do tego, żeby przez dłuższy czas zamieszkiwać.
Rząd polski uznał, że ta pomoc będzie potrzebna przez 2 miesiące i przez te 2 miesiące osobom wszystkim, które zgłoszą taką potrzebę i mają obywateli Ukrainy na swoim utrzymaniu, otrzymają po 40 zł dziennie na osobę po to, by załatwić im, by wesprzeć te osoby, które wykazały się tym wielkim sercem w udzielaniu pomocy. Natomiast trzeba chyba jednak wziąć pod uwagę to, że nawet jeżeli ten okres 2 miesięcy minie, to mówi się już o tym, że Unia Europejska szykuje duże pieniądze do wsparcia systemowego, takiego, które będzie gwarantować odpowiednie zamieszkiwanie, będzie gwarantować odpowiednie warunki przez dłuższy okres niż tylko przez te 2 miesiące, o których wspomniałem. Dlatego też wydaje się, że gdybyśmy teraz chcieli pomóc poprzez zwolnienie obywateli Ukrainy z opłat za śmieci. Tymczasem opłaty za śmieci, ja przypominam, to jest rodzaj podatku. To jest opłata, którą regulujemy w oparciu o ordynację podatkową. W związku z tym niejako decyzją państwa radnych, którzy zmienialibyście uchwałę dotyczącą tych ulg, byłoby to, że przekładamy ten obowiązek utrzymania obywateli Ukrainy na wszystkich mieszkańców Gozdnicy. Tak? Nie tylko tych, którzy deklarują taką wolę, by pomagać, nie tylko tych, którzy już pomogli, często się nie afiszując, nie pokazując ile, w jakich warunkach, kiedy przekazali, także i na tych nałożylibyśmy obowiązek partycypacji w utrzymaniu obywateli Ukrainy. No to jeżeli zrobimy taki krok, że mieszkańcy Ukrainy przebywający w Gozdnicy zostaną zwolnieni z opłaty śmieciowej, no to dlaczego nie iść dalej? Dlaczego dalej nie zwalniać ich na przykład z opłat za przejazd autobusem, pociągiem? Dlaczego nie zwalniać ich z innych danin, które każdy pracujący mieszkaniec Gozdnicy musi ponosić? Mnie się wydaje, że taką decyzję, która będzie nieść za sobą konsekwencje w postaci utrzymywania mieszkańców Ukrainy w Gozdnicy, powinien każdy podejmować indywidualnie. Każdy osobiście we własnym imieniu. Jeżeli stać mnie na to, by pomagać, jeżeli mam takie możliwości, to robię. I widzieliśmy ten odruch, wielki odruch serca mieszkańców Gozdnicy, którzy od razu w pierwszej fazie wojny zorganizowali zbiórki. Te zbiórki pojechały na Ukrainę. Później Festyn. Później Caritas, wszystkie inne rzeczy, o których państwo wiedzą też, bo pewnie nie jedna osoba przekazywała po cichu, nie mówiąc niczego, nie afiszując się, przekazywała pewną pomoc. Ja też spotkałem się z takimi reakcjami Ukraińców, szczególnie w tej pierwszej fazie, którzy nie chcieli tej pomocy. Oni tej pomocy nie chcieli, bo oni uważali, że tak, ja pracuję w Gozdnicy. Ściągnąłem żonę, żona będzie pracować. Ja się pytam, gdzie? Jeszcze nie wiem, ale chcę. Albo w tej firmie, albo w tamtej firmie, ona będzie pracować na pewno. Więc ja tej pomocy nie chcę. Dzieci pójdą do szkoły. Ja dziękuję za to, co zrobiliście dla mnie, ale ja więcej pomocy nie potrzebuję. Ja sobie sam poradzę. Więc trzeba przyjąć też pod uwagę to, że będzie duża grupa Ukraińców, którzy tak potraktują pomoc. Natomiast jeżeli my ją adresujemy do wszystkich, to znaczy także do tych, którzy tej pomocy nie chcą, którzy pracują, którzy... To może tych, co nie chcą, przepraszam panie burmistrzu, to zostawmy. Ja nie, no właśnie dlatego tego zmierzam, pani Grażyno, do tego zmierzam. No jeżeli przyjmiemy rozwiązanie, o którym pani mówi, czyli zwolnienie z opłaty śmieciowej, to musi być rozwiązanie, które jest adresowane do wszystkich Ukraińców. I tych, którzy chcą przyjąć tą pomoc, i tych, którzy nie chcą tej pomocy przyjąć. Natomiast wydaje się, że dużo lepszym rozwiązaniem byłoby
To o tym rozmawialiśmy, tak? Ja o tym czytałem, pani Grażyna to przeżyła na swoim przykładzie. Są osoby, które w wyniku wojny doznały stresu pourazowego, które po prostu wszystkiego się boją, które nie są w stanie pracować. Nie dlatego, że im się nie chce. To jest stres, który jest jednostką chorobową, którą obserwujemy w wojsku, w najlepszych armiach, najlepiej wyszkolonych armiach świata, gdzie ludzie przyjeżdżają z wojny, nie są w stanie nic robić po tym, co zobaczyli na tej wojnie. Są po prostu, można powiedzieć, w pewnym sensie nawet inwalidami, można byłoby tak powiedzieć. To do tych osób ta pomoc powinna być adresowana. Mamy ośrodek pomocy społecznej. Jeżeli będzie taka możliwość i będzie taka wola, to przecież można niejako, może nie ufundować, ale zorganizować celowaną pomoc przy pomocy zasiłków, które będą adresowane naprawdę tylko do tych, którzy tego potrzebują, którzy tego będą chcieli. I ja, jeżeli by taka pomoc miała być adresowana do tych osób, to ja jestem za tym jak najbardziej. Jestem za. Natomiast wydaje się, że gorszym rozwiązaniem jest jednak ogólne zwolnienie wszystkich z tego tytułu, bo pytania będą te same, o których ja mówiłem w tej chwili. Dlaczego tylko ze śmieci zwalniamy? Przecież to nie uratuje, że tak powiem, ekonomicznie i finansowo życia tych osób. Nie ułoży im tego życia, jeżeli nie zapłacą tych 36 zł za śmieci. Ta pomoc musiałaby być dużo większa, dużo głębsza. Pewnie zabrakłoby nam tutaj możliwości prawnych, bo gdybyśmy nawet ze wszystkich opłat, które w Gorznicy, o których decyduje w Gorznicy Rada Miasta, zrezygnowali, to nie są i tak na tyle pieniądze wystarczające, by każdy w normalnych warunkach mógł żyć. Dlatego tutaj jest potrzebny miks organizacji pozarządowych, dobrych ludzi, rządu polskiego, w przyszłości Unii Europejskiej, organizacji charytatywnych typu PCK, typu Caritas. Więc ja bym jednak odważnie chciał powiedzieć, że uważam to rozwiązanie za gorsze od rozwiązania celowanego do konkretnych osób, które tej pomocy potrzebują. Z całym szacunkiem dla wszystkich, którzy się zdecydowali przyjąć Ukraińców pod swój dach, z całym szacunkiem dla tego wysiłku finansowego, który ponoszą, aby utrzymać ich, bo zdaję sobie sprawę, że te 40 zł to nie jest wystarczająca kwota do tego, aby można było normalnie w Polsce przeżyć cały dzień, myśląc o tym, że potrzebuje butów, ubrania, potrzebuje ogrzewania, potrzebuje dojechać do lekarza, potrzebuje leków i czego tam jeszcze innego. Z pewnością to są kwoty niewystarczające. Natomiast nasz budżet, ani żadnej innej jednostki finansowej, samorządowej, budżet nie wytrzyma tej pomocy, gdyby ona miała być tylko złożona na barki samorządu terytorialnego. Musi być ta pomoc systemowa, rządowa. O to się dobijają duże organizacje samorządowe. I wiemy o tym, że jest szykowana taka pomoc przez Unię Europejską. Dlatego też myślę, że warto byłoby jeszcze zaczekać, a przede wszystkim pomyśleć o pomocy adresowanej, dedykowanej konkretnym osobom, które takiej pomocy potrzebują, chcą, by w taki sposób im pomagać. I na to czekają, bo naprawdę decyzje o tym, czy każdy z nas z osobna ma pomagać Ukraińcom, ja bym się nie odważył podjąć takiej decyzji. To każdy indywidualnie w swoim sumieniu musi rozstrzygnąć, czy ma możliwości, żeby płacić, ile może płacić i czy chce płacić. A forma zwolnienia z opłaty za śmieci jest przymusową partycypacją wszystkich nas w tej pomocy. Więc to chyba nie jest dobre rozwiązanie. No, tak mi się wydaje, szczególnie w kontekście tej mojej pierwszej rozmowy, którą przeprowadziłem z rodziną z Ukrainy, która przyjechała tutaj i nie chciała niczego.
chciała tylko normalnie żyć i dać im możliwość, by oni na siebie mogli zarobić. Ci, którzy mogą, niech pracują, to też będzie podkreślało ich godność. Oni no, tutaj nie przyjęli, oni tutaj może, nie przyjechali, żeby... Właśnie tak to rozstrzygniemy. Państwo radni, zastanówcie się, lokal, zapewnijcie tym paniom pracę, do szkoły dzieci chodzą, obiadki dostają i one będą może naprawdę komfortowo się czuły, bo one bardzo się źle czują, bardzo źle znoszą, one rano są do niczego, one oglądają, co oglądają w swoich telefonach, to widać, płaczą. I może, panie burmistrzu, pan ma rację. I w tym przypadku, proszę, kto ma jakieś możliwości, gdzieś pracy, gdzieś nas, znajomych ma, przecież dużo ludzi ma gdzieś firmy, gdzieś coś, proszę zaproponować. A może jakieś lokum, może one same będą chciały? No może coś takiego, no proszę bardzo, no ja przeszłam, może mi właśnie w tej kwestii pomożecie, ja co radni, jak i jak pan, panie burmistrzu, byłabym bardzo wdzięczna, żeby te panie się poczuły dobrze, żeby one funkcjonowały, bo one w tej chwili nie funkcjonują, one naprawdę, one mają pomoc psychologiczną, i, bo mój syn jest psychologiem, prowadzi terapię grupową, rozmawia ze mną w dzień i mi tłumaczy, mamo, nie możesz od nich oczekiwać takich podejścia takiego do życia, jak funkcjonują Polacy, funkcjonują te rodziny, gdzie mąż tu jest 5 lat i ściągnął żonę. Nie możesz tego oczekiwać. Oni mają pomoc psychologiczną i ja rozmawiam z synem, syn rozmawia z nimi i cały czas mi uświadamia, że nie da rady z nimi. One są tak, tak rozłożone, że to nie jest tak prosto. Ja też tak sobie myślałam, że to będą dwie mamy, pięknie, to kobiety w wieku moich dzieci. No to będzie tak, a one nie chcą rozmawiać, nie chcą przypatrywać się temu, co się dzieje. No wcale się nie dziwię. Nawet takie podstawowe rzeczy, to my w domu robimy, one już pomału wdrożają się, ale dla nich to jest ciężko. Czy to jest tak ciężko zrozumieć tą sytuację? Czy ktoś by chciał z taką reklamówką do obcego domu przyjechać i nie wiedzieć, co go czeka? Nie, proszę. Proszę Państwa, ja nikogo do empatii namawiał nie będę. Każdy ma to w sobie i każdy będzie wiedział, co ma zrobić. Natomiast ja uważam, że jako burmistrz powinienem zwrócić uwagę na to, na co zwróciłem uwagę. Nie ma też możliwości, żebyśmy my w Goznicy wygospodarowali mieszkania dla osób z Ukrainy, bo takiej możliwości nie mamy. Na dzień dzisiejszy nie mamy wolnych mieszkań. Poza tym mamy też kolejkę naszych mieszkańców, którzy też czekają, często latami, a system na dzień dzisiejszy przecież nie przez nas wymyślony, tylko system, który, jak zakładam, rząd opracował z organizacjami pozarządowymi, system na dzień dzisiejszy przewiduje możliwość tylko taką, by, i o to zawsze wojewoda apelował, jeżeli ktoś się decyduje na przyjęcie Ukraińców u siebie w domu, chwała mu za to. Jeżeli uzna, że już jego możliwości są wyczerpane, to jest jasne, że całą bazą noclegową, gdzie będzie zapewniony całodzienny, że tak powiem, wikt i opierunek, brzydko mówiąc, wszystko z pomocą medyczną, psychologiczną, mieszkaniową, takie centra tworzy i takie umowy podpisuje wojewoda. Więc każdy, kto uzna w pewnym momencie, że problem przerósł go, bo jeżeli tutaj, żeby to nie było źle odebrane. Ja bardzo źle to odbieram. Nie, ja bardzo źle to odbieram. Ale przerósł w tym sensie, że pani się pewnie nie spodziewała też, że trafią się przypadki. Wszystko, pan Romek na mnie tak patrzy, z sympatii pewnie. Ale te śmieci to mnie zwaliły z nóg. Ja o śmieciach, tylko i wyłącznie o śmieciach mówić nie mogę. Ja muszę mówić o całości wydatków budżetu
i na to zwracam uwagę. Natomiast uważam, że jeżeli faktycznie no, mamy trudny przypadek, bo tak jak powiedziałem, nie jestem lekarzem, no ale tak to z mediów odbieram, że ten przypadek stresu pourazowego jest normalną jednostką chorobową. No więc jeżeli mamy z osobą chorą do czynienia, której pomóc nie możemy w ramach tego, co my możemy zaoferować, no to znaczy, że potrzebna jest pomoc specjalistyczna. I w tym momencie być może zmiana nawet miejsca pobytu, z miejsca, że tak powiem, no, leczenia albo dochodzenia powolnego, bo przecież metodą leczniczą w tym wypadku może być także czas, czyli to długotrwałe przebywanie wśród normalnej rodziny w warunkach takich, jakie my tutaj w Polsce mamy, czyli bezpiecznych, to też jest jakaś pewnie terapia, to też pewnie dochodzenie do tego sedna, ale dużo wolniejsze. Więc w pewnym momencie może się okazać, że faktycznie na pojedynczą rodzinę to już jest za dużo i jest system państwowy, który jest zorganizowany i my powinniśmy z tego korzystać. Ile możemy dać od serca? Okej, i chwała wszystkim za to, że tak robią, ale w pewnym momencie nasze możliwości też się wyczerpią. Proszę Państwa, przecież nie tylko ja czytam internet, słyszymy o Ukraińcach, którzy mimo tego, że przebywają w bardzo dobrych warunkach bytowych, nie decydują się na zostanie w kraju, w Polsce. Oni wracają. Ale o czym mówimy, panie mężczyźni. Ale mogę dokończyć? Pan nam wygłasza takie... Ale proszę nie przerywać. O czym my mówimy? Tu przyszła osoba, która dała dach nad głową. Ci ludzie mają mieszkanie, tak pan tu mówił, może mają mieszkanie lepsze, mają bardzo dobre warunki, mają psychologiczną opiekę, co prawda zdalną, ale mają, bo ta rodzina im zapewnia. Na początku dostali coś tam od państwa, teraz już mija od nas, głównie od naszego społeczeństwa i głównie tu chodzi o to, że ta rodzina już za dużo ma na barkach, jeśli chodzi o opłaty, bo światło, wiadomo, dwie osoby, cały dom, teraz jest cały dom oświetlony, 6 osób dodatkowo, światło, ogrzewanie, woda, gaz, wszystko dodatkowo. To ja proponowałem zasiłki, nie zwolnienie z opłaty śmieciowej, tylko proponowałem zasiłki celowane i adresowane do tych osób. Ale proszę Państwa, ja w takim razie kończę. Powiedziałem to, co uważam za... Jutro będą wypłaty z tego rządowego programu, dzięki temu, że Państwo podjęli uchwałę i dokonali wprowadzenia do budżetu tych środków, które rząd przeznaczył na pomoc tym rodzinom. 40 zł dziennie na jedną osobą z wyrównaniem wstecz. Nie umiem teraz powiedzieć, jak daleko sięgającym, ale w sumie ta pomoc ma dotyczyć 2 miesięcy. Ja powiedziałem... Od początku, jak osoba została przyjęta do środowiska, jest to składane oświadczenie nie wcześniej niż przed 24 lutego. Więc jeżeli pani Grażynka mówi, że są od 8 marca, to od tego dnia będzie przysługiwała. No, więc to nie jest tak, że państwo nic nie robi w tej materii. Robi i ma system. No, ale państwa ocenie pozostawiam to, czy no właśnie, chcecie dołożyć do tego swoją cegiełkę, czy nie. Ja powiedziałem wszystko, co na ten temat chciałbym powiedzieć. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze, proszę, pan sekretarz. Gorzkiego smaku systemu odpadowego. Bo rzeczywiście ten system odpadowy jest trochę gorzki. Jak Państwo pamiętają, do wyboru, jeżeli chodzi o naliczanie opłaty odpadowej, mieliśmy 3 metody. Jedna metoda to jest ta, którą ustawa przewiduje. To jest od ilości zużytej wody. Druga metoda to była dozwolona, to jest od powierzchni. Trzecia metoda to jest od ilości zamieszkujących osób. I teraz proszę zauważyć, że jakbyśmy powiązali każdą z tych metod do dzisiejszej sytuacji bytności uchodźców ukraińskich, to się nagle by okazało, że opłaty do zapłacenia byłyby bardzo ciekawe konstruowane. Albowiem przy zużyciu wody to mieszkaniec nawet by się nie zorientował, i nawet w ogóle by, to znaczy zorientowałby się, jakby mu przyszedł, że tak powiem, za okres jakiś do rozliczenia, że zużyto tyle i tyle wody, nagle się okazało i wtedy ani rada, ani burmistrz, ani wójt nie mieliby nic do powiedzenia. Po prostu płaciłby proporcjonalnie od zużytej wody.
Czyli żadnego wpływu nie ma, bo system taki jest. Proszę dać mi skończyć, bo tak jest. To jest normalnie, co wy teraz mówicie? No proszę Państwa, ja tylko chciałem to... Tak, no właśnie, no właśnie. Najpierw burmistrz nawija pół godziny o systemie, o państwie, o rządzie, co robi, co my robimy. Kobieta przyszła, prosi o pomoc, bo w tej chwili jest sytuacji finansowej takiej, a nie innej. I teraz pytanie, czy damy jej pomoc w tym zakresie, że zwolnimy... Przepraszam, ja mam tylko jedno pytanie. Przepraszam, ja mam, pani przewodnicząca, mam jedno pytanie. Kto jest tutaj burmistrzem? Bo ja już teraz nie wiem. Jak świat światem, kwestie indywidualne należały zawsze do burmistrza, wójta. Zawsze tak było. Jak był nawet przewodniczący Rady Narodowej sprzed 90 roku, zawsze to robił naczelnik, nikt. Zatem w indywidualnych sprawach, no może burmistrz jednak powie tylko indywidualnie. Ja miałby tyle, bo już w dalszej części no tego właśnie. Mojego wywodu, co zacząłem, to nie ma sensu. No każdy sobie to, bo już nie wie, sam... No właśnie, właśnie. Właśnie, pani, tutaj jeszcze chciałam zauważyć, że radna Śmigiera wstrzymała się od tej uchwały, którą podejmowaliśmy. No, od każdej budżetowej, a więc teraz... Od każdej budżetowej, także... Proszę Państwa, kończę dyskusję. Wchodzimy na drogę hańby w tej chwili. Z drogą wstydu proszę na Państwa, drogę. Proszę Państwa, kończę dyskusję. Kończę dyskusję. Chciałam tylko jeszcze przekazać wszystkim Państwu radnym, że zostały wysłane na adres mailowy wszystkim Wam oświadczenia majątkowe, które należy złożyć do końca miesiąca. I również zostało przekazane też na adres mailowy sprawozdanie policji, z którym zapoznacie się Państwo i będzie on rozpatrywany na najbliższej sesji. Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam 34. sesję Rady Miasta. Dziękuję bardzo za przybycie i życzę Państwu spokojnych, zdrowych i radosnych świąt Wielkiej Nocy. Dziękuję.